Cześć, witam się z Wami z Hiszpanii, ze słonecznej Hiszpanii. Mamy piękną pogodę. Znajduję się obecnie na Costa del Sol. Będziemy tutaj mieszkać na pewno przez najbliższy rok, a później zobaczymy. W tle usłyszycie Vincenta, bo jestem mamą 14-miesięcznego Vincenta oraz dwójki starszych dzieci, ale Vincentem obecnie się zajmuję. On będzie robił tutaj troszeczkę hałasu, bo rozwala wszystko, otwiera wszystkie szafki. A dzisiaj chciałam Wam zaprezentować mój całodzienny jadłospis. Jadłospis na diecie niskowęglowodanowej, na której obecnie jestem. Mam insulinooporność, niedoczynność tarczycy i Hashimoto i przy tej diecie naprawdę czuję się najlepiej. Waga nie rośnie, a nawet troszeczkę spada, ale nie chcę za dużo schudnąć. Patrzę, żeby jednak ta dieta była dobrze zbilansowana i była mocno odżywcza, z dużą zawartością białka, bo białko pozwala nam utrzymać masę mięśniową. Także dzisiaj zaprezentuję Wam swój całodzienny jadłospis, a jestem już naprawdę bardzo głodna. Także teraz zapraszam Was na moje śniadanie. I na początek przygotuję sałatkę do swojego śniadania. Dzisiaj będzie to szpinak. Mam już wcześniej umyty szpinak. Biorę się za resztę warzyw, ogórek. Ja mam zawsze warzywa porozpoczynane, bo używam ich bardzo dużo, nie zjadam całych od razu, bo nie byłabym w stanie, ale zjadam je wszystkie po prostu w ciągu dwóch dni przeważnie mam wszystkie warzywa rozpoczęte, zjedzone. Teraz ogóreczek na moją sałatkę. Do tego tutaj mam szczypiorek i seler naciowy i polecam wam naprawdę jeść seler naciowy, bo pomaga schudnąć, normuje poziom cukru we krwi i w ogóle jest mega, mega zdrowy, bo zawiera całą masę witamin, także jest po prostu rewelacyjny i sobie go właśnie dodam do sałatki, kroję razem ze szczypiorkiem. I tak jak nie lubiłam smaku selera naciowego, to powiem Wam, że w sałatce on jakby inaczej smakuje i troszeczkę ten smak jest przyjemniejszy, ginie. Także dokładam zawsze do sałatek. Posypuję moją sałatkę selerem i szczypiorkiem. Nie musi tego selera być jakoś nie wiadomo jak dużo, ale jak będziecie dokładać go za każdym razem, to na pewno zrobi to robotę. Teraz dołożę awokado. 1/4 awokado. Kroję również. I jeszcze pomidor. Marchewka. I powiem Wam taki patent związany właśnie z marchewką. Jak jestem bardzo głodna i nie chcę za dużo zjeść, to zjadam wcześniej marchewkę, bo mam wrażenie, że marchewka jakby zmniejsza apetyt, do tego jest świetna. Zawiera też również bardzo dużo witamin, zapycha na początek i później dopiero zjadam taki posiłek. I mam uczucie, że jestem już po tej marchewce najedzona, także jeśli chcecie troszeczkę oszukać żołądek, to jedzcie wcześniej marchewkę. I na to rzucę sobie trochę ziarenek granatowych. Owoc granatu jest świetnym antyoksydantem, tak jak już Wam mówiłam we wcześniejszym filmiku. I dlatego staram się naprawdę zjadać go też codziennie. A poza tym fajnie podkręca smak sałatki. Także można go spokojnie sobie wprowadzić do diety. Nie daję go zbyt dużo. Myślę, że to wystarczy. Tak wyglądają moje warzywa na sałatkę. Teraz mam dwa jajeczka, które obiorę i pokroję na sałatkę. Oczywiście jajka wcześniej ugotowałam.
jak robiłam jedzenie dla Vincenta, to wyciąłam swoje jajka i również ugotowałam. Mam obrane jajka, kroję je na sałatkę. Oczywiście możecie je pokroić w dowolny sposób, ale taki mi się wydaje najlepszy, bo tak, na tak zwany raz, że można włożyć do buzi na raz takie jajo. Nasza sałatka, ale to nie koniec, bo przygotuję do niej teraz chipsy z prosciutto. Teraz rozgrzewam mocno patelnię. Nie dodaję tłuszczu i mam tutaj szynkę prosciutto. W Polsce szynkę prosciutto znajdziecie chyba w Biedronce na pewno i w innych sklepach, taką, w której będzie tylko skład, w składzie będzie tylko mięso i sól. I ja mam właśnie takie prosciutto. Bo jest cała masa prosciutto z różnymi dodatkami, cukru i tak dalej. Ja kupuję tylko z prostym składem. O, patelnię mam rozgrzaną. I teraz wrzucam to prosciutto na rozgrzaną patelnię i zrobię sobie kilka takich chipsów z prosciutto. Możecie również świeże dodać prosciutto do sałatki. Również bardzo fajnie smakuje, ale dzisiaj mam ochotę na takie przysmażone. Zobaczcie, zaczęłam ostatnio piec chleb niskowęglowodanowy, keto chleb. Tak on wygląda. Jest naprawdę bardzo smaczny i do śniadanka ukroję sobie taką jedną kromeczkę tego chleba, posmaruję masłem. I jeśli jesteście ciekawi, chcielibyście, żebym nagrała przepis na ten chlebek, to piszcie w komentarzach. To nagram, bo jest naprawdę warty grzechu i można go z czystym sumieniem jeść, oczywiście wszystko w rozsądnych ilościach, nie jak zjedzie pół bochenka, ale nie podnosi cukru i naprawdę fajnie wspomaga odchudzanie, można spokojnie sobie go dorzucić do posiłków. To jest moje śniadanie, ogromny talerz. Po takim śniadaniu będę najedzona na kilka dobrych godzin, dlatego że tutaj mamy bardzo dużo błonnika, białko, które nadaje sytość i nie będzie wyrzutu insuliny i naprawdę będę czuła się świetnie po takim posiłku. Ja idę jeść i widzimy się przy kolejnym posiłku. Wracam do Was z moim drugim śniadaniem. Póki co nie czuję głodu. Vincent pokrzyżował mi trochę plany, bo nie położył się na drzemkę popołudniową. Ostatnio mu się to zdarza, bo ma już 14 miesięcy, ząbkuje, więc troszeczkę mamy zawirowania. Ale nie szkodzi, jeść trzeba i pokażę Wam jeszcze moje dwa kolejne posiłki, ponieważ spożywam dziennie 3 posiłki od dłuższego czasu i naprawdę to mi wystarcza. Czuję się dobrze, nie czuję głodu i teraz pora na moje późne drugie śniadanie, które będzie troszeczkę na słodko. A co zjem na swoje drugie śniadanie? W tle już widzicie jajka. Będzie to omlet jajeczny, na słodko, pyszny. Źródło białka, dlatego też nie będzie wyrzutu insuliny. Będzie pyszny i prosty. Zobaczcie, jakie składniki użyję i jak go zrobię. Do omleta zużyję jednego banana. Wkładam go do misy. Będę blendować banana. Misy blendera. Tak, banan. Do tego dwa jajeczka. Odrobina cynamonu. Cynamon też również obniża indeks glikemiczny posiłków, także go dodam. To jest wszystko. Miksuję wszystko na gładką masę. Na mocno rozgrzaną patelnię wylewam płynne jajko.
zmniejszyłam grzanie, przykrywam omleta i zapiekam go około, tak nie wiem, z 4 minuty. Sprawdzę, jak będzie wyglądał i go obrócę. Sprawdzam, jak wygląda omlet. Fajnie związał. Zobaczę, jak od środka. O, już troszeczkę się przypiekł. Teraz będę go obracać. A nie jest to prosta sprawa. Obrócić takiego omleta. Obrócę go w ten sposób. Przykryję talerzem. Oj. I obracam. Tak. I wylewam go na... Wykładam to na patelnię. Idealnie. Myślę, że omlet jest już gotowy. Będę go wyciągać. Sprawdzę tylko jeszcze na pewności, czy jest faktycznie przypieczony. Tak, wyłączę już go. Przekładam omleta na talerz. Może lepiej będzie. Znowu w ten sam sposób. Tak, mam gotowego omleta. Na omleta wyłożę swoje dodatki. Ukroiłam już tutaj w kosteczkę mandarynkę, pół mandarynki. Nie przesadzam już z dodatkami, z owocami, bo mam tutaj całego banana w omlecie. Oczywiście można zmniejszyć ilość banana, można dodać na przykład pół banana. Także ta mandarynka pokrojona w drobną kosteczkę robi robotę. Wydaje się, że jest jej tutaj dużo. Do tego moje dodatki to pasta z tahiny. Polewam omleta pastą z tahiny. Może być jakieś inne masło orzechowe. I zetrę teraz kostkę gorzkiej czekolady i posypię sobie omleta gorzką czekoladą. Gorzka czekolada jest jak najbardziej wskazana, zawiera bardzo dużo żelaza, magnezu, przepraszam, nie żelaza, magnezu. I nawet nie musi to być cała kostka, zobaczcie, ile tego wyszło. Nawet dodam pół kostki czekolady, jest tego dosyć dużo. Posypuję omleta czekoladą. W Polsce czekoladę 100% bez dodatku cukru naprawdę można dzisiaj z łatwością dostać. Nie zawiera ta czekolada w ogóle słodzików ani dodatku cukru, także jest świetna. Tak. I tak wygląda nasz gotowy omlet. Drugie śniadanie, zobaczcie. Wygląda przepysznie, źródło białka, zdrowych tłuszczów, bardzo pożywne, mamy owoce, których nie musicie się bać spożywać, musi być ich naprawdę, nie musi być ich bardzo dużo, możecie je stosować jako dodatek do posiłków, oczywiście nie do każdego posiłku, ale można sobie zafundować takie drugie śniadanie na słodko. Jak dobrze zbilansujecie, nie będzie wyrzutu insuliny i chudniecie mimo wszystko. Ja się zabieram do mojego drugiego śniadanka. I za chwileczkę szykuję obiad, obiadokolację, którą przygotowuję już wcześniej, bo za chwileczkę wychodzę. Także zjem ją dopiero około godziny 18-19. I lubię, jak mam już przygotowany posiłek, wracam do domu, nie muszę szykować, tylko po prostu nakładam i zjadam. Także widzimy się za chwileczkę przy obiedzie. Jestem po swoim drugim śniadanku, było przepyszne. Zjadłam je naprawdę bardzo chętnie, uwielbiam słodki smak. Teraz zabieram się za gotowanie tak zwanej obiadu kolacji. Ze względu na to, że drugie śniadanie jadłam bardzo późno, bo też pierwsze śniadanie zjadłam późno, ostatnio wydłużam sobie troszeczkę przerwy między jedzeniem. Śniadanie zjadam później z racji tego, że obiadokolację jem dosyć późno. Bo nie mam kiedy wcześniej zjeść, nie mam jak tych posiłków inaczej poprzestawiać, bo cały czas jestem gdzieś w terenie.
zwiedzam, jestem z Vincentem na placu zabaw, dlatego swoją obiadokolację zjem dopiero około godziny 18-19 i zabieram się za nią właśnie teraz. Zobaczcie, co to będzie i zgadnijcie, co to będzie. Pokażę Wam składniki. A to nasze składniki. Zgadnijcie, co to będzie. Mamy tutaj białą rybę. Chyba był to morszczuk, jak dobrze pamiętam. Krewetki. Morszczuk pokrojony w kosteczkę. Krewetki. Sos sojowy. Oliwa z oliwek. Pomidory. Papryczki. Czosnek, tak. Kawałek cukinii, marchewka i dymka łącznie z cebulką. No dobra, to już Wam mówię. Będzie to zupa rybna z owocami morza. Uwielbiam ją w Hiszpanii, smakuje mi ona tutaj naprawdę wyjątkowo. W ogóle bardzo często jadam ryby i owoce morza, ale co z mięsem pokażę Wam na pewno w kolejnym jadłospisie moim całodziennym. Dzisiaj zrobię zupę rybną na sposób hiszpański, będzie po prostu pycha. Najpierw ta najmniej przyjemna część, muszę posiekać wszystkie warzywa. Nie lubię kroić, nie umiem kroić drobno. Ale jak umiecie, to krójcie w drobną kostkę. Ja nie jestem w tym dobra. Tutaj mam pokrojone warzywa. Jak widzicie, nie kroję ich najdrobniej, bo nie potrafię. Ale bardzo się tym aż tak nie przejmuję. Jak nie umiecie kroić drobno, tak jak ja, to też się nie przejmujcie, bo to wszystko później będzie blendowane. Także nie ma to zbytnio różnicy. Będziemy najpierw przysmażać te warzywa. Rozgrzewam tutaj garnek. Dolewam oliwy z oliwek. Olej jest bardzo gorący, wrzucam warzywa wszystkie. Tak wyglądają warzywka, zmiękły znacznie. Doleję teraz do nich pasatę pomidorową. Dolewam około pół puszki. Myślę, że to wystarczy. I teraz będę razem gotować. Myślę, że tak jakieś około 10 minut. Do warzyw dolewam teraz około 2 szklanki wody. Jeśli macie bulion rybny, byłoby na pewno super. Ja nie mam, więc dodaję 2 szklanki wody i będę wszystko razem jeszcze gotować około 5 minut. Wszystko mieszam. Doprawiam jeszcze dodatkowo natką pietruszki. Ja mam akurat suszoną natkę pietruszki. Jak macie świeżą, to będzie super. Sól, pieprz oczywiście, sos sojowy i możecie dodać sobie paprykę ostrą do tego, tak jak ja dodałam, oraz imbir lub inne przyprawy, które lubicie, które Wam smakują. Zupa się zagotowała, wszystko razem jest już naprawdę miękkie. Teraz będę to wszystko blendować na gładką masę. Zupa jest już gładka, zobaczcie, ona jest taka, nie jest gęsta, ale te warzywa fajnie zagęściły tą zupę. I po to właśnie one były. Miały nadać smak zupie i zagęścić. Teraz do tej zupy wrzucam moje umyte krewetki oraz rybę pokrojoną w kostkę. I wszystko razem gotuję. Tak myślę, że też około 10 minutek wystarczy.
Zupka jest już gotowa, wyłączyłam. Sprawdziłam w międzyczasie, była dla mnie troszeczkę za mało kwaśna, więc dodałam resztę pasaty pomidorowej, ale zobaczcie, jak Wam najbardziej smakuje. Nalewam ją teraz do miseczki i wybieram owoce morza i rybkę. Pachnie obłędnie. Zalewam troszeczkę tym rzadkim. Ścieram teraz na zupkę trochę żółtego sera. Ja mam kozi. On się fajnie rozpłynie i też podkręci smak zupy. I tutaj posypuję koperkiem i to jest gotowa zupka, którą dzisiaj spożyję na kolację. Zupę polewam dodatkowo jedną taką małą łyżeczką oleju lnianego. O. Tak się prezentuje zupa pożywna z dużą ilością białka, owoce morza i ryby. Warto jeść przynajmniej 2 razy w tygodniu. Ja nie wiem, czy nie wezmę dokładki sobie takiej zupy, bo no bo co, no bo można ją jeść bez umiaru tak naprawdę, bo jest tutaj niewielka ilość węglowodanów, dużo białka, także spokojnie zjem 2 miseczki. To by było na tyle z mojej strony. Wince dalej w boju, idziemy na dwór. Kolację będę jeść dopiero wieczorem, tak jak mówiłam. My się żegnamy. Jeśli podobają Wam się takie treści, to piszcie w komentarzach, ewentualnie może mielibyście ochotę zobaczyć coś innego, to piszcie. Ja się dzielę tym, co mogę i mam nadzieję, że jest to przydatne dla Was. Żegnam się i do kolejnego filmiku. Pa, pa!